Oczywiście kolacja wigilijna w naszych domach z rodziną wciąż jeszcze przed nami, ale przy wspólnym stole dotychczas usiadło już wiele bliskich sobie ludzi. Dzisiaj na przykład takie serdeczne spotkanie miało miejsce w ośrodku dla niesłyszących. Uroczyste spotkanie wigilijne w ośrodku szkolno-wychowawczym dla niesłyszących w Raciborzu to coroczna, niezwykle ważna tradycja. Wszyscy nauczyciele, pracownicy, uczniowie, ich rodzice oraz zaproszeni goście ten krótki czas poświęcają wyłącznie sobie. Zaprosiliśmy wszystkich tych, którzy przez cały rok nam byli życzliwi i którzy zawsze dla nas coś dobrego robią. I to są goście, tak właściwie nasi domownicy, którzy no, są z nami w chwilach trudnych, ale też w chwilach takich jak dzisiaj, w takich radosnych i pięknych. Zaprosiliśmy oczywiście związki zawodowe, zaprosiliśmy prezydenta, pana, zaprosiliśmy posłów i zaprosiliśmy też pracodawców, bo jesteśmy dumni z tego, że chętnie przyjmują naszą młodzież na praktyki i razem z nimi możemy zrobić ciekawe programy i projekty. Na pewno jednym z bardziej udanych projektów jest działający tu zespół Tumbao, z którym przez lata pracował obecny na spotkaniu wiceprezydent Michał Fita. Za każdym razem, kiedy widzę już w zasadzie kolejnych młodych ludzi grających na instrumentach, budzi się we mnie taka zdrowa emocja, że stworzyliśmy coś, co trwa i coś, co ma piękny sens. I teraz, jeżeli mówimy o czymś, co trwa i ma piękny sens, to od razu trzeba nawiązać do nadchodzących świąt. Święta Bożego Narodzenia to absolutny przełom w historii całej cywilizacji. To coś, co trwa od 2000 lat ponad i ma ogromny sens. I ja Państwu życzę, żeby w sercu każdego z nas zrodziło się coś, takiego, co będzie trwać i będzie miało sens. Wspólnie odśpiewana kolęda, oczywiście także w języku migowym, to jeden z pierwszych punktów programu. Głównym natomiast było podzielenie się opłatkiem i smaczna świąteczna kolacja. Zjemy jak zwykle rybę, barszczyk, uszka, trochę pierogów i na pewno będziemy mieć jeszcze pierniki, ciasto, no tak jak w każdej domowej wigilii. Czego możemy Wam życzyć na przyszły rok? Po pierwsze, chcemy pokoju na świecie. Po drugie, chcemy, żeby nasze dzieci były szczęśliwe, żeby ich domy tętniły miłością, prawdziwą Bożą miłością. Nie zabrakło także osobistego, artystycznego zaangażowania ze strony nauczycieli, którzy wzruszającą bożonarodzeniową historię przedstawili za pomocą wcześniej nagranej pantonimy.